Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness League. Dawno obiecany materiał o bardzo ważnej sprawie. Ja uważam osobiście, że jest to sprawa, która można powiedzieć już została wyjaśniona na tyle, że nie trzeba o niej wspominać, ale bardzo często jednak pojawia się ten temat, mianowicie podział IFBB. Zaczniemy naprawdę tutaj bardzo szybko, tylko przedstawię tą sytuację. Może nie jak do tego doszło, ale kiedy do tego doszło. Doszło do tego w październiku w roku 2017, czyli powiedzmy rok temu, rok z hakiem. W każdym razie są różne wersje, nie będziemy się tutaj zagłębiać. Doszło do podziału. Jedni mówią, że NPC nie dotrzymywało zasad, inni mówią, że IFBB chciało pieniądze od NPC, które im się według NPC nie należały. Mniejsza z tym. Tutaj nie chodzi o kwestię tego, dlaczego doszło do podziału, tylko chodzi o kwestię, jakie są tego konsekwencje. No i właśnie, co się stało po rozpadzie, czy po rozłamie IFBB. Jak wiecie, były dwie federacje, znaczy była jedna wielka federacja i NPC zajmowało się jak gdyby amatorską kulturystyką na terenie Stanów Zjednoczonych, jak również kulturystyką pro, czyli IFBB Professional League. Całą resztą zajmowało się IFBB International, czyli ta amatorska kulturystyka, w której startowali tak naprawdę wszyscy nasi zawodnicy, prócz wyjątków takich jak chociażby Robert Piotrkowicz. No i zdobywając chociażby tytuł Mistrza Świata, czy wygrywając Arnolda, tak jak Hubert Kulczyński, można było ubiegać się o kartę pro, czyli zostać tym pro. No i w latach wcześniejszych, czy 80., czy 90., czy nawet 2000, powiedzmy, statut zawodnika pro dla zawodnika z Europy, który nie startował na terenie Stanów Zjednoczonych i zdobył tą kartę w inny sposób, był naprawdę zaszczytem i był naprawdę wielkim wyróżnieniem, bo tą kartę naprawdę ciężko było zdobyć i zdobywały ją osoby tylko naprawdę wybitne. No i teraz przechodząc do tego, co się wydarzyło po rozpadzie, czy po podziale, bo nie doszło do rozpadu, tylko do podziału. Po podziale IFBB International musiało znaleźć nowy sposób na siebie, jeżeli chodzi o tych lepszych zawodników, nie doprowadzić do tego, żeby wszyscy uciekli do, powiedzmy, tej ligi NPC. Dlatego też włodarze tutaj IFBB International, w tym prezydent Santocha, czy też pan Paweł Filebord, który jest wiceprezydentem Światowej Federacji, wymyślili coś takiego jak IFBB Elite Pro. Czyli powstała alternatywa dla pro ligi w Stanach Zjednoczonych, czy na terenie Stanów Zjednoczonych. No i ta liga zaczęła się tworzyć od podstaw. I teraz tak, na początku karty w tej lidze, czyli karty zawodnika pro, rozdawano dosłownie jak cukierki. Jak cukierki dzieciom w halu. Bardzo łatwo można było zdobyć tą kartę. Bardzo wielu zawodników tą kartę zdobywało i też, nie ukrywajmy, bardzo wielu zawodników, którzy tą kartę zdobyli, no, nie byli na aż tak wysokim poziomie, aby nazywać się zawodnikami pro. I zawodnicy ci stali obok takich osób jak chociażby Szymon Łada, co moim zdaniem dla takiej osoby jak Szymek było, no może nie ujmą, ale no było słabe, tak? Z tego względu, że on naprawdę reprezentuje światowy poziom i akurat on na taką kartę zasługiwał. Teraz tak, co się wydarzyło jeszcze, takie bardzo istotne po tym podziale, mianowicie NPC weszło na teren Europy bardzo mocno, ponieważ w pierwszym roku, z tego co pamiętam, było chyba 18 czy 19 imprez pod NPC na terenie samej Europy, gdzie za wygranie overalla była do zdobycia karta pro. Co wcześniej się nie zdarzało na terenie tutaj Europy, nie było kompletnie żadnych imprez pod mianem NPC. Nie można było tej karty w taki łatwy sposób zdobyć, ewentualnie można było startować na olimpiach amatorów i tam zdobywając overall można było taką kartę zdobyć, no ale było to dużo trudniejsze aniżeli w chwili obecnej. No i teraz tak, NPC weszło na Europę i to spowodowało, że bardzo wielu, wielu zawodników przeszło do federacji NPC, zamykając swoją karierę w IFBB, dążąc do tego swojego odwiecznego marzenia startu na Olimpii, ponieważ Olimpia, czyli ta, powiedzmy, najważniejsza impreza w świecie kulturystyki i tytuł Mister Olimpia, czyli tego najważniejszego kulturysty, nadal została pod NPC i tylko startując w ramach NPC i będąc w IFBB Professional League, można ubiegać się w ogóle o miano występu na tej imprezie. Więc osoby, których jest to jakimś tam wielkim marzeniem, w sumie pewnie każdego startującego jest, ale osoby, które
dążą do tego marzenia, które, no tak jak powiedziałem, jest u każdego kulturysty na świecie praktycznie, no to osoby, które chcą o to walczyć, podjęły tą próbę, podjęły to wyzwanie, mając w świadomości też to, że w Professional League startują najlepsi zawodnicy na świecie i też chcieli rywalizować z najlepszymi, nawet jak będą przegrywać, no to będą w gronie tych najlepszych. Więc wielu takich zawodników przeszło, chociażby jak Dawid Geller, mój dobry znajomy, który jakoś tam sobie radzi, kartę pro jeszcze nie zdobył, ale wygrał bodajże 3 czy 4 imprezy swoją kategorię. Był na przykład tam drugi czy trzeci w overallu, no więc ociera się o tą kartę, mam nadzieję, że niedługo mu się uda. Także NPC weszło tutaj na Europę i bardzo ważna rzecz. Wiele osób mówi, że kartę pro IFB można teraz zdobyć bardzo łatwo, ale pragnę tutaj zaznaczyć, że wejście NPC do Europy spowodowało tyle, że jest to możliwość tak samo, może inaczej, możliwość zdobycia karty Pro Elite, IFB Professional League stała się tak dostępna jak w Stanach Zjednoczonych, ponieważ na terenie Stanów Zjednoczonych w ciągu roku jest wiele imprez, gdzie tą kartę można zdobyć. Jest cała liga NPC, National League, gdzie wygrywając ogólny ranking można tą kartę zdobyć, więc tam naprawdę ranking zawodnika pro jest tak naprawdę czymś jak u nas startowanie na Diamondzie. Jest to po prostu dopiero dla wielu w Stanach zawodnik pro to jest dopiero zawodnik, który startuje w kulturystyce, a amatorzy to tam tak są, bo są. Więc tak naprawdę status zawodnika pro w Europie i na świecie jest dużo bardziej zakorzeniony jako coś elitarnego, aniżeli na terenie samych Stanów Zjednoczonych. I to, że NPC weszło na Europę, spowodowało tylko tyle, że zawodnicy z Europy mają mniej więcej takie same szanse na zdobycie tej karty, jak zawodnicy w Stanach Zjednoczonych. I teraz kolejna kwestia, jeżeli już mówimy o zdobywaniu karty, no to IFB International i ich możliwość zdobycia karty Elite Pro. Wiele osób właśnie mówiło, że bardzo łatwo tą kartę zdobyć, że są te diamondy, że na każdym diamondzie można ją zdobyć i tak dalej, ale jak się przypatrzycie, to ten poziom zdobywania, czy ten sposób zdobywania jest bardzo zbliżony do poziomu właśnie w Professional League, czyli w tym NPC. Też dostaje się kartę za overalla i też dużo zależy od tego, na jaką się trafi obstawę, bo jeżeli trafimy na imprezę, na której jest bardzo wysoki poziom, to będziemy na przykład poza finałem, a na innej imprezie, gdzie jest słaby, możemy zdobyć nawet kartę. Jest to kwestia szczęścia. Zawsze tak było, jeżeli chodzi o kulturystykę, bo zawsze znajdzie się ktoś lepszy od nas. Kwestia tego, jak się nam trafi. No i wielu zawodników właśnie w ten sposób też pozdobywało te karty, ale też jest kwestia tego, pamiętajcie, że naprawdę poziom w IFB Elite się wyostrza, jest coraz mocniejsza ta liga i ja osobiście, będąc teraz z Szymkiem Ładą na Mistrzostwach Świata w Benidormie, gdzie były to pierwsze Mistrzostwa Świata, były Mistrzostwa Świata Amatorów, ale również pierwszy raz w historii były Mistrzostwa Świata IFB Elite Pro, na których właśnie Szymek występował, a ja miałem dzięki firmie Olimp tą możliwość, że brałem również w tym udział, jako widz co prawda, ale byłem tam. I widziałem na żywo tych zawodników i na spotkaniu przed zawodami z prezydentem Santochą i na backstage'u, i na meetingach, i w hotelu. Także uwierzcie mi, że ten poziom jest naprawdę wysoki. I porównując tych zawodników do zawodników z Pragi, gdzie byłem na FOLS-ie, gdzie też był i Winkler, i Nathan Deasza, i Jay Cutler, wiadomo, że nie startował, ale był, czy nawet mistrz Olympii aktualny. Też był, także widziałem tych zawodników dosłownie, miałem ich na wyciągnięcie ręki koło Winklera. Mam nagrania, zresztą widzieliście pewno w materiale, są nagrania, w których widać, jak Winkler się pompuje na backstage'u, także byłem obok tych najlepszych i tu, i tu. I porównując, muszę powiedzieć szczerze, że jest różnica, nadal ten poziom w lidze pro tej Professional League, czyli pod NPC. Przepraszam. Nadal ten poziom w tej lidze pod NPC jest wyższy. Ci zawodnicy są gęściejsi, bo to oni wcale nie są tak naprawdę dużo więksi gabarytem, ale są gęściejsi, mają dużo większą jakość tego mięśnia, co przy świetle scenicznym i odpowiedniej oprawie powoduje, że wyglądają na trzy razy większych, ale tym jest tak naprawdę kulturystyka, praca nad szczegółami, nad detalami, także
no trzeba to oddać, że jest ten poziom wyższy, ale znowu trzeba też oddać lidze Elite Pro, że ten poziom wcale nie jest tak niski, jak wielu osobom się wydaje i wielu osób próbuje przedstawić tą IFBB Elite Pro jako jakąś podrzędną ligę, a wcale tak nie jest, bo poziom tam jest dużo wyższy moim zdaniem, aniżeli w amatorach przed podziałem, a trochę niższy niż w lidze Professional League. Także uważam osobiście, że jeżeli to się tak będzie rozwijało, no to jest duża szansa, że za powiedzmy 10 lat jest szansa na to, że te ligi się zrównają. Może będą się różniły pod tym kątem, że NPC zawsze będzie szło bardziej w stronę gabarytu i zawsze w stronę tego monstrum, a tutaj jednak jest bardziej postawione na estetykę i to widać, że kategorie te klasyczne, czy kategorie bikini, kategorie męska sylwetka, naprawdę tutaj jeżeli chodzi o IFBB to International, czyli Elite, no to naprawdę jest wielu, wielu zawodników, którzy prezentują dużo wyższy poziom, aniżeli nawet niektórzy zawodnicy pro w NPC. Ja to widziałem na własne oczy, tutaj możecie mnie w komentarzach teraz hejtować, ale tak po prostu jest. Wiadomo, że top jest topem, ale ogólny zarys pokazuje, że naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jest wielu zawodników, którzy naprawdę nie odbiegają, a czasami są lepsi nawet od tych, którzy te karty już pozdobywali. Wiadomo, mówię, top jest topem, top ten czy tam Olimpia to jest w ogóle odrębny świat, ale mówiąc ogólnie, no to wygląda to trochę inaczej. No i teraz kolejna kwestia właśnie, jeżeli chodzi o posiadanie tej karty. Zdobycie karty, pamiętajcie, daje nam tylko możliwość startowania z tymi zawodnikami, którzy te karty już zdobyli, czyli z najlepszymi. I w jednej lidze, i w drugiej. I tak naprawdę to, że się zdobędzie kartę, nie daje nam bezpośrednio klasyfikacji na Olimpię. I tak samo w Elite, to, że zdobędziecie kartę, nie daje wam klasyfikacji do tego, żeby startować na przykład na Mistrzostwa Świata w Elite Pro. Bo to też trzeba sobie na to zasłużyć. Także to nie jest wszystko takie proste, to jest tylko możliwość i moim zdaniem wielu zawodników Elite Pro mogłoby śmiało startować w NPC, czyli powiedzmy w tym Professional League i nie byłoby wstydu. Także wybrali taką drogę, jest to ich droga. Pamiętajcie o tym, że w Elite Pro można zarobić dużo lepsze pieniądze aniżeli w IFBB International League. IFBB Professional League, przepraszam. Z tego względu, że po prostu najzwyczajniej w świecie tutaj wygrywa się dobre pieniądze za każde zawody. W Professional League, w NPC jest niesamowita kasa, ale na Olimpii i to też tak naprawdę za pierwsze czy drugie miejsce. Bo pierwsze miejsce ma 400 tysięcy dolarów, z tego co pamiętam, a później już jak popatrzycie, to te kwoty drastycznie spadają. A tutaj za pierwsze miejsce na Mistrzostwa Świata jest co prawda 15 tysięcy euro, nie, 15 tysięcy dolarów było. Za drugie miejsce chyba było 10, a za trzecie 5, jakoś tak. Nie pamiętam już dokładnie, wiem, że za pierwsze było 15. Kryżanek zdobył taką kasę. Ale no, startując na wszystkich innych imprezach w sezonie też tą kasę zdobywasz. Także generalny rozrachunek wychodzi na plus. Poza tym w IFBB Elite Pro macie zwroty wszystkich kosztów prócz dojazdu. Nie wiem, czy o tym wiecie. Także hotel, cały pobyt, wszystko jest na koszt tutaj IFBB. Za to nie płacicie. Z tego co wiem, w NPC płacicie za wszystko. Jest wpisowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma. Także jeżeli jesteście już na poziomie tym pro, no to naprawdę tutaj widać, że IFBB International po tym rozłamie dobrze wiedziało, że musi za przeproszeniem spiąć poślady, jeżeli chcą tych zawodników utrzymać i chcą ich czymś przekonać, bo zawsze było tak, że dążeniem do pro była właśnie ta Olimpia. No skoro nie mamy Olimpii, to trzeba przekonać ludzi czymś innym. A jak nie mamy czym, no to musimy to coś stworzyć. Od czego zacząć? Od tego, żeby była kasa. Im lepsza kasa, tym więcej dobrych zawodników, dobrze prosperujących, którzy będą chcieli startować tu ze względu na zyski. No, jeżeli ktoś mówi, że osoba, która chce startować w zawodach, to jest jakaś ujma, że myśli o pieniądzach, no to dla mnie jest debilem, bo wszyscy wiemy, ile tak naprawdę kosztują przygotowania. Więc to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, ale fajnie tą kroplę dostać, a nie ciągle tylko dokładać do tego interesu, tak więc super, że coś takiego się dzieje. No i teraz przechodzimy do ostatniej kwestii, że tak powiem, w tym materiale. Mam nadzieję, że on jest w miarę logiczny. Czyli nasze polskie podwórko i tutaj cały ten bałagan i to za przeproszeniem główna burza, jaka wybija, moim zdaniem w ogóle bezpodstawnie i bez sensu.
Zaczyna się to wszystko tutaj od tego, że jest jakiś konflikt, kto jest lepszy, czy jak ja startuję w NPC, czy tam w IFBB Professional League jestem lepszy, czy jestem lepszy, jak jestem w IFBB Elite Pro. No i tutaj początkowo była faza na to, że Elite Pro jest takie złe. Potem Elite Pro zaczęło się śmiać, że bardzo łatwo zdobywa się karty w NPC. Potem dochodziło do różnych dziwnych sytuacji, już nie będę ich przytaczał, gdzie osoby chociażby, które są jedyną osobą na całych zawodach w danej kategorii, dostają kartę Pro, bo taka karta była tutaj przypisana do danej kategorii, więc wyszła jedna osoba i tą kartę dostała. Co w ogóle jest moim zdaniem też słabe, no ale już pomijmy to. No i tutaj dochodzi do takiego bezsensownego konfliktu, nie? Kto jest lepszy, kto jest gorszy, jakieś wywyższanie się, ktoś w jednym miejscu sobie nie radzi, idzie do drugiego, zamiast po prostu powiedzieć, że zmienia swoją kategorię, czy tam zmienia drogę, czy zmienił po prostu federację, no to rzucanie psów na tą poprzednią i tak dalej, i tak dalej. I to działa w dwie strony, także moim zdaniem jest to słabe i zawodnicy Elite Pro, to jest moje zdanie, nie mają w ogóle, tak naprawdę, moim zdaniem, nie ma to sensu, żeby umniejszać zawodnikom Professional League. I tak samo zawodnicy Professional League, moim zdaniem, nie powinni umniejszać Elite Pro. Jest to nowa liga, jest to coś, moim zdaniem, pomiędzy tą ligą profesjonalną w Stanach, a ligą amatorską. Takie, powiedzmy, spotkanie się na środku. I super sprawa dla zawodników, którzy nie są na tak wysokim poziomie, aby startować i walczyć, znaczy żeby startować to są, ale aby walczyć o najwyższe laury w Professional League, mogą śmiało fajnie się rozwijać w Elite Pro. A kto wie, tak jak powiedziałem, kto wie, jak ta liga dalej się będzie rozwijała, to może będzie nawet i tak, że zawodnicy z Professional League będą chcieli przejść do Elite Pro, bo będą mieli z tego większe profity, a poziom też będzie wysoki, także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale mówię, cały ten konflikt, jaki się pojawia u nas, moim zdaniem jest bez sensu, bo powinniśmy się cieszyć tym, że no, tak się pozmieniało na świecie, w świecie tej naszej kulturystyki, że w ostatnim roku pojawiło się dużo więcej zawodników pro niż przez całą historię, że tak, no to taka jest prawda. No i co, no i spoko, nie? Rozwijajmy się w tym wszystkim, cieszmy się sukcesami Polaków, a nie tylko patrzymy na to w sposób negatywny, jak to już u nas w kraju się przyjęło. Ja sam też uważam, że te karty powinny być rozdawane trochę rzadziej, że powinna być większa restrykcja w tej kwestii, no ale z drugiej strony też należy pamiętać, że tak jak powiedziałem, zdobycie karty pozwala nam tylko tak naprawdę na start w danych zawodach, w danej federacji. I nic poza tym, nie gwarantuje nam żadnego sukcesu, więc to, że zdobędziemy kartę pro, nie oznacza, że nawet jak nie jesteśmy na odpowiednim poziomie, to coś tam ugramy. Musimy tak naprawdę coś reprezentować sobą więcej i to coś to nie może być tylko ładna buzia i miliony followersów na Instagramie, to naprawdę musi być już gen i powiem wam szczerze, że jak byłem na Mistrzostwach Świata w Benidormie, przeżyłem szok, bo naprawdę cały top 5, które było na scenie, naprawdę nie było tam zawodników słabych. To naprawdę był top i naprawdę było to widać, że są to zawodnicy światowej klasy. I mówię, jedyne co ich odróżnia na dzień dzisiejszy od zawodników tutaj Professional League, to jest kwestia gęstości mięśnia, tych dodatkowych kilogramów wagowych. Ale czy proporcje sylwetki, czy ogólny tonus mięśniowy, czy kwestia formy, pręg na tyłkach i tak dalej, absolutnie to nie odbiega, a wydaje mi się, że często, gęsto jest to na poziomie dużo wyższym. Ale mówię, top jest topem, Olimpia zawsze będzie Olimpią. I teraz tak, jeżeli ktoś dąży za marzeniami, biegnie za nimi, chce startować z najlepszymi i przykładowo celem życia jest to, żeby zostać zawodnikiem pro, tutaj Professional League i na przykład, że uda mu się wystartować na Olimpii, super, gratuluję, fajnie, że ktoś ma takie podejście. I chwała mu za to, niech dąży do celu. Jak mu się uda, czapki z głów. A z drugiej strony nie ma co tępić tych, którzy uważają, że nie mają tam żadnych szans, po co tam w ogóle się pchać i lepiej się rozwijać, zdobywać pieniądze i mieć fajną przygodę, bo jeździcie wtedy po całym świecie i startować sobie tutaj w Elite Pro, gdzie też podkreślam, wcale nie jest tak łatwo, jak wielu zawodnikom się wydaje. Świadczyć o tym może chociażby to, że Szymek Łada na Mistrzostwach Świata Elite Pro zajął trzecie miejsce, co jest i tak dużym sukcesem, oczywiście, ale no
Sami wszyscy wiemy, jak wygląda Szymyk Łada, jaką zawsze prezentuje formę. Nawet Radek Słodkiewicz zawsze mówił wow, jak widział Szymka. Także no jest to światowa klasa, a pomimo tego, że jest to światowa klasa i nie ma się do czego doczepić, to i tak był on na trzecim miejscu. Czyli no widać, że ten poziom jest naprawdę wysoki. Czyli podsumowując na koniec, bo jak zwykle się rozgadałem, wiem, dawno mnie nie było na YouTube, ale no pewne rzeczy się nie zmieniają. Podsumowując, Liga IFBB Professional League jest pod NPC, Liga IFBB Elite Pro jest pod IFBB International. Są to dwie osobne ligi, które wywodzą się z jednego, powiedzmy, organu, który po prostu w zeszłym roku się rozłączył na dwa osobne i są to dwie przeciwwagi, gdzie na dzień dzisiejszy Liga Professional League jest cały czas na topie, ale Elite Pro w bardzo szybkim tempie tutaj próbuje nadrobić ten dystans i naprawdę ten dystans bardzo szybko się zmniejsza, a nie jest tak jak, no to jest moje oczywiście zdanie, nie jest tak jak wielu podejrzewało, że będzie, że to będzie marna imitacja ligi tutaj Professional League. Moim zdaniem naprawdę ciekawie się to rozwija i to, że jest to liga, która naprawdę mocno idzie do przodu, jest chociażby widoczne w tym, że nawet powstają, widziałem na rosyjskiej odsłonie Generation Iron jakieś zapowiedzi materiałów, filmów dokumentalnych IFBB Professional League vs. IFBB Elite Pro League. Także no, to pokazuje to, że jest to chodliwy temat, pokazuje to, że no nie jest to liga z dupy za przeproszeniem, że nie jest to jakaś podfederacja, bo jakoś nikt nie porównuje Professional League do jakiejkolwiek innej federacji, która się rozwija, a inne też się rozwijają. Także no widać, że to są dwie najprężniejsze federacje. Tak naprawdę International, IFBB International jest największą federacją na świecie na ten moment, zrzesza największą liczbę zawodników, tylko oczywiście bardzo duża część tych zawodników to są amatorzy. Professional League pod NPC zrzesza największą ilość zawodników pro i cały ten top związany z Olimpią, tam jest największe siano, no i dlatego to się wszystko tak kręci, jak się kręci i też dlatego jest to w jakiś sposób na dzień dzisiejszy bardziej elitarne, nie ma co ukrywać, bo jest to historia, jest to cała historia Mister Olimpia, wszyscy Mister Olimpia, wszystko jest podpięte pod tamtą imprezę, pod tamtą, powiedzmy, ligę na dzień dzisiejszy. Ale, tak jak mówię, Elite Pro cały czas się rozwija, czyli Elite Pro pod IFBB International, IFBB Pro League pod NPC. I to jest główna ta różnica, zdobywanie kart, mam nadzieję, też wyjaśnione. Także dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że materiał nie był zbyt długi, znaczy no był długi, ale mam nadzieję, że nie był zbyt nudny. Mam nadzieję, że w miarę jest to logicznie wytłumaczone. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie do mnie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. No i tyle. Starałem się, żeby było to logiczne, starałem się, żeby było to obiektywne, rzetelne, bez tutaj żadnych bezsensownych pocisków na którąkolwiek ze stron. Bo tak jak zawsze było założeniem PFF, jest stanie jak gdyby pomiędzy. Ja nigdy nie chcę wchodzić w żadne konflikty, tutaj się opowiadać za żadną ze stron, jakie by to konflikty nie były. Także mam nadzieję, że to się udało, że powiecie, że jest to obiektywne i zapraszam Was do kolejnych materiałów. Peace.